Portal skarby.pl przedstawia. Dom modlitwy Mizrahi w Będzinie. Prywatny dom modlitwy Mizrahi został ulokowany w piwnicy na tyłach prywatnej kamienicy przy ulicy Ignacego Potockiego 3 w Będzinie, w której w latach 20. znajdowała się również mykwa oraz szkoła religijna, kino, hotel, restauracja, drukarnia lokalnej gazety, a nawet dom publiczny. Właścicielem kamienicy był bogaty kupiec Jakub Wiener. Dom modlitwy założony został przez członków ortodoksyjnej grupy religijnych syjonistów, należących do organizacji Histat Radha Mizrahi. Organizacja ta powstała na początku lat 20. XX wieku w Będzinie. Dom modlitwy Mizrahi przetrwał II wojnę światową, a po niej został przekształcony na mieszkanie. Kolejnym etapem zmian w przeznaczeniu obiektu było zorganizowanie w nim piwnicy z miejscem do składowania węgla. Paradoksem jest to, że właśnie taka funkcja pomieszczenia uratowała w dużym stopniu istniejące polichromie. Z relacji ustnych wiemy, że autorem zachowanych dekoracji synagogi był Altek Wiener. Malowidła ścienne wykonane są zgodnie z tradycją żydowską i wpisują się w program artystyczny zdobień synagog stosowanych na przestrzeni od XVII do XX wieku. Symbolika zawarta w uratowanych polichromiach zrozumiała jest głównie dla wyznawców religii mojżeszowej. Przedstawione sceny nawiązują do tematyki żydowskiej, których odniesienia znajdujemy w Starym Testamencie. Na sklepieniu występują symboliczne przedstawienia 12 plemion, 12 synów Jakuba, Izraela, których uznaje się za przodków 12 plemion Izraela z wyłączeniem plemienia Lewiego. Każdemu z plemion przyporządkowano pewien znak, opis wywodzący się z błogosławieństwa udzielonego przez Jakuba jego 12 synom. Każdy z przedstawionych znaków, obrazów podpisano imieniem jednego z synów Jakuba w języku hebrajskim. Na ścianach wschodniej, zachodniej i północnej pomieszczenia umieszczone zostały po 2 lub 3 sceny malarskie, przedstawiające znane i święte miejsca dla wyznawców judaizmu, znajdujące się na terenie Izraela. Przed II wojną światową na terenie Będzina istniało ponad 80 prywatnych domów modlitwy. Do dnia dzisiejszego przetrwały 2.